Szczerze mówiąc, to na pewno PRL-u były rzeczy pozytywne, tylko te rzeczy pozytywne nie zawsze prowadziły potem do pozytywów. Ja teraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Na przykład bardzo było piękną akcją i w ogóle taką pożyteczną, na pewno, to były te dni kultury, książki i prasy. To było coś naprawdę pięknego wtedy, ponieważ jakoś wszyscy łaknęliśmy polskie książki i tak dalej, więc naprawdę to było coś bardzo, bardzo miłego, ten kontakt z autorami bezpośredni, te właśnie targi, na których można było dostać jakieś rzeczy, bo trzeba było mieć pod uwagę, że tak normalnie w księgarnie były zaopatrywane w bardzo małej ilości. Książki były bardzo tanie, o to też było, właśnie też było takie przyjemne, że te książki były bardzo tanie, tym niemniej bardzo było trudno trafić na coś, co się chciało. Więc takie targi dawały jakieś możliwości poznania polskich książek i dzieciom, i młodzieży, i starszym. Pierwszy okres PRL-u to chyba miał dużo takich dobrych jakichś właśnie stron też. Między innymi to, że ludzie mieli różne rzeczy ułatwione. Ja nie mówię o kolejkach, bo to było akurat nie. Ale powiedzmy, ułatwione były sprawy czy kolonii, czy żłobków, czy jakichś innych świadczeń. Za jaką to było cenę, ja nie mówię. Ale było to na pewno tak, jakichś wczasów, no, jakichś właśnie możliwości większych. To na pewno były jakieś pozytywy. Tylko że właśnie później to nie wiadomo, bo to, jak to się mówi, mogło doprowadzić do tego, że później ludzie się w pewnym sensie tak zachowywali, że im się należą różne rzeczy, a wcale tak nie było. I przyzwyczajali się do tego, że właściwie no, praca, no rzeczywiście, ale jak to się mówi, czy się stoi, czy się leży, to tysiączek się należy, bo widzieli, jak pracują inni, jak pracują ich władze. Władze były wszystkie, to były wszyscy to byli ludzie partii. Władze nie cieszyły się autorytetem specjalnym. To też ludzie i same władze to więcej tam też tak właśnie nie motywowały ludzi do takiej właśnie jakiejś pracy twórczej, tylko tak każdy, no, aby coś zrobił, jakoś właśnie ludzie może wtedy nawet potracili możliwości jakiegoś takiego bardziej twórczego czegoś, prawda? Bo i tak, czy będą pracować tak, czy nie, to dostaną te swoje pieniądze, więc czasami ta marchewka wychodziła na złe. W przyszłości, mówię to. Potem był taki drugi okres, kiedy już wyraźnie było widać, że marchewki jest coraz mniej, a jest dużo kija. Tym bardziej, że trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o pewne sprawy, no niestety nie unikniemy tej polityki, nie unikniemy, to jest nieuniknione. Jakieś postępowania, prawda, wobec tego społeczeństwa polskiego. To było to chyba, żeby to zrobić wszystko bardzo pomalutku i bardzo oględnie i tak niewidocznie, żeby zaciskanie tego wszystkiego, tego zniewolenia następowało bardzo powolutku, żebyśmy się nie zorientowali i rzeczywiście ludzie się nie orientowali. Większość się nie orientowała w tym, że to jest takie zaciskanie stopniowo, bo na początku to były różne, wolno było właściwie bardzo dużo rzeczy. Nawet prywatna inicjatywa jeszcze działała. Prywatna inicjatywa była, jakże? Poza tym na przykład wojsko chodziło do kościoła. Znaczy nie może nie chodzili całymi plutonami czy tymi, ale nie było przeciwwskazane, prawda? To następowało bardzo pomalutku. Ludzie znikali, ale myśmy o tym nie bardzo wiedzieli. Ludzie teraz mają możliwości wykazania się, jak najbardziej. Że aż się przegina w tym wykazywaniu się, prawda? Ale mają. A wtedy nie mieli tego. To była taka papka raczej była taka. A no. Tu na Pradze, w PRL-u, było jakoś szczególnie inaczej? Mi się wydaje, że może Praga miała swoisty folklor, że ten bazar Różyckiego kapitalny, który tutaj był, prawda, gdzie można było wszystko załatwić, wszystko dostać, prawda, już nielegalnie w pewnym sensie. I właśnie ta nielegalność, która nastąpiła, zresztą ona nie nastąpiła wtedy, ona już nastąpiła w czasie wojny, za Niemców już. A potem, ponieważ był ten drugi okupant, to następowała taka właśnie moralność szczególna wśród ludzi, że dokopać, przekręt zrobić, wykołować, oszukać,
to można właśnie. Pewnych ludzi można. Czyli to też jest w gruncie rzeczy złe, bo to zmienia tą moralność, prawda? Ale tak było.